Powiedz mi, bo wiele osób zadaje sobie pytanie, jak powstaje taki utwór, jak Ona tańczy dla mnie? Wiesz co? Czy spróbuj sobie, ale tak naprawdę dokonać taki, siedzisz, jest wieczór, nie wiem, jesteś w domu, w studiu, jesteś sam. To tak jak zawsze, no, zamykam się w swoim domowym zaciszu, tam gdzie sobie lubię tam pokomponować, muzykować i no tak jak pięć moich płyt, cztery moje poprzednie płyty. Ty nagrałeś cztery płyty? Tak, tak, to jest piąta moja płyta. Bo nawet nie, wiem, że zespół istnieje 13 lat. 13 lat, zespół istnieje 13 lat, nagrałem, płyta Ona tańczy dla mnie z moją piątą płytą i wiesz co, no... I nie graliście na przystanku Woodstock? No nie. No. To się zmieni, prawda, Jurek? Bardzo ubolewam. Wiesz co, no, wracamy do pytania? Co mówiłeś? Wracamy do pytania, tak? Czy nie? Czy już nie odpowiadam? Niesamowite. Dobra, co mówiłeś? No, no. To samo. I siedzisz w domu? Siedzę w domu, tak jak zawsze i robię kolejną z moich produkcji, no i strzał. No i tak się stało, że ta piosenka przypadła bardziej do gustu wszystkim niż inne moje. Ale jak się pisze tekst? Bo mnie to zawsze zastanawia. Przeczytałem, że pierwsze słowa była... Ona tańczy dla mnie, tak? Nie, ja uwielbiam ją. Ja uwielbiam ją. Tak, uderzyłem w piano, ja uwielbiam ją i tu jakoś tak popłynęło. Po prostu przychodzi taki moment, ja sam tego nie rozumiem. Pewnie wiele ludzi tego nie rozumie, którzy piszą akurat muzykę. Po prostu jest coś takiego w środku człowieka, że czujesz taką potrzebę i to płynie gdzieś stąd i tak się dzieje. No.